Oto jedne z najsłynniejszych drzew w Polsce. Wiecie, gdzie się znajdują te dęby? A to jeden z najpiękniejszych pałaców. Tutaj natomiast spadł meteoryt i dojeżdża tu autobus miejski. A to? Co to niby tu robi? Gdzie znajdują się te wszystkie miejsca, dowiecie się w najnowszym odcinku z serii Polska na Przełaj. Spokojnie, wszystkie są koło Poznania. Albo w nim. Cześć! Cześć! Jak wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, także i my musieliśmy przez Rzym przejechać, żeby wjechać do województwa wielkopolskiego. Wjeżdżamy też do 5. odcinka naszej serii Polska na Przełaj. Odcinka, w którym no, trochę odbijemy od tej głównej kreski, która przebiega przez skos naszego kraju. Kierujemy się w stronę Poznania. I okolic. Właśnie, bardziej nawet okolic. Zapraszamy. No to teraz muzyka tej... Uprzednio oglądając niezwykły dąb Chrobrego, dojeżdżamy do Puszczykowa pod Poznaniem, ustanawiając sobie bazę do odwiedzenia, no właśnie, czegoś w sumie dla nas bardzo istotnego. Dzięki poznańskiej organizacji turystycznej, która postanowiła nas wesprzeć w tym odcinku, mamy okazję spać w niezwykłym miejscu. Hotel nazywa się Hotelarnia w Mosinie, ale z punktu widzenia naszych planów całościowych najważniejsze okazuje się to, że znajduje się tuż przy okolicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zanim jednak rozpoczniemy wędrówkę przyrodniczą, wykorzystajmy fakt, że obok nas znajduje się również takie miejsce. Dom rodzinny i muzeum Arkadego Fidlera. W nim pamiątki z podróży pisarza, podróżnika oraz trochę Mezoameryki lub Egiptu. Żeby było dziwniej, ktoś tego samego dnia ukradł z muzeum drogocennego motyla. Nie, to nie my. Kto nie zna Arkadego Fidlera? No chyba wszyscy, na przykład z języka polskiego i lektury szkolnej pod tytułem Dywizjon 303. Tak naprawdę ponad 30 książek napisał ten wielki podróżnik, bo był również podróżnikiem. I dzisiaj znajdujemy się w ogrodzie przy willi, przy w domu, w którym mieszkał i w którym dziś znajduje się muzeum jemu poświęcone. A ten ogród wokół to ogród kultur i tolerancji. Możemy tutaj zobaczyć Sfinksa, a także wiele innych budowli i obiektów charakterystycznych dla miejsc na całym świecie. No, to teraz możemy Was zaprosić do WPN. Nasz sam Poznań nie do końca interesuje. Pracując tutaj z poznańską organizacją turystyczną, podobnie jak pan Robert Makłowicz, który z kolei zrobił odcinki o Poznaniu, my chcieliśmy się skupić na okolicach Poznania i powiemy wam szczerze, jeśli jesteście z Poznania, zawsze wam zazdrościliśmy tego Wielkopolskiego Parku Narodowego, który może nie znajduje się praktycznie po sąsiedzku z Poznaniem, ale z aglomeracją poznańską jak najbardziej. No i przy okazji Poznania to jest idealna okazja, żeby zaapelować o zmianę mody z city breakingu na City Breaking Plus, czyli odwiedzanie miast, ciekawych miast oczywiście, ale również z uwzględnieniem okolic tych miast, zwłaszcza zielonych. A co ja to widzę? Łódź! Zobaczcie, jak tu sporo widać. O, tutaj wzgórze morenowe, tutaj rynna morenowa, a tutaj... może zostawmy już te mapy. Jasno, oczywiście, że Warszawa też ma swój park narodowy blisko, Kampinoski, Kraków też ma swój park narodowy, ojcowski blisko, ale no ten jest wyjątkowy. On chroni krajobraz polodowcowy, a jednak blisko dużej aglomeracji i jest żywą lekcją geografii, świątynią, powiedzmy, krajobrazu polodowcowego, podobnie jak Suwalszczyzna, taka Suwalszczyzna w miniaturze. Są tu ścieżki edukacyjne, także bardzo blisko, i mam nadzieję, że tak się dzieje, na żywą lekcję przyrody, geografii, krajobrazu. Może sprawdzimy, czy dzisiaj jest ten dzień. A to znaczy? No dobra, zaraz powiesz. Nie ma w ogóle wody.
Szkoda. Według legendy raz w roku podobno woda w tej studni ma smak szampana. No nie uda nam się spróbować. Korki od szampana mogą jednak strzelać, bo poprawiła nam się pogoda na szlaku znacznie. Uruchomiliśmy opcję cisza i zagłębiliśmy się we wszystko, co taki krajobraz ma w sobie najcenniejszego. Tafle, zwierciadła, głazy, oczka wodne. Dotarliśmy nad jezioro Góreckie. Przy dźwiękach delikatnie stukającego dzięcioła powiem wam, że tak przynajmniej wyczytaliśmy, że to popularne miejsce wycieczek i bardzo dobrze mieszkańców Poznania, którzy odwiedzają Wielkopolski Park Narodowy, jezioro polodowcowe, rynnowe w Rynnie Polodowcowej z wysepką na środku. Na tej wysepce widzicie ruiny romantycznego neogotyckiego zameczku Klaudyny Potockiej, o której też dużo dobrego słyszeliśmy. Ona urodziła się w Kurniku i przez łu zamknięty. I do tego Kurnika udamy się między innymi jutro. Kormorany z cichą aprobatą akceptują moją wypowiedź, a teraz kolejna refleksja. Właśnie sobie uświadomiliśmy za nią, że to jest nasz przedostatni park narodowy, którego nie widzieliśmy, Wielkopolski Park Narodowy. Ale miejsce jest naprawdę świetne. No wiem, że dzisiaj jest czwartek i być może dlatego jest tak mało ludzi, a właściwie to jesteśmy tylko my. No ale myślę, że jakbyśmy mieszkali w Poznaniu, to bywalibyśmy w tym miejscu częściej. Często. Doceniajcie miejsce, gdzie mieszkacie, poznaniacy, poznanianki. Nie mówimy, że u nas jest źle, bo też jest super na Śląsku, no ale nie ma dużo takich aglomeracji w Polsce, co tak mają dużo różnych atrakcji wokół, zwłaszcza przyrodniczych. Puszczykowo i Mosina leżą schowane pomiędzy rzeką Wartą, a wzgórzami polodowcowymi, czasem unoszącymi się nawet 100 metrów ponad rzekę. Warto było wykorzystać takie ukształtowanie do postawienia wieży widokowej w Mosinie, a my, warto było, byśmy na nią weszli. W tle właściwie cały Wielkopolski Park Narodowy, wieża widokowa została założona na wzgórzu morenowym z dużym przewyższeniem. W tle również z uwagi na młodzież wypoczywającą przy gliniankach głośny hip-hop amerykański, niestety nie klasyki rapu poznańskiego z lat 90. czy 2000. Oraz trzecia rzecz w tle, Poznań, tam gdzieś, ale to musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj znajduje się coś, często pomijane przez turystów, ale nie przez miłośników krajobrazu i przyrody, tych dwóch rzeczy razem, bo są to jedne z najsłynniejszych drzew w Polsce. Spójrzcie na nie. No niby nie żyją, choć dają życie, schronienie tysiącom zwierząt. A może po prostu śpią? A może jeszcze pozują? A może czekają? Jesteśmy na tak zwanych Łęgach Rogalińskich w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Niezmienność krajobrazu, rzecz bardzo rzadka. No bo gdzie możemy zaobserwować niezmienność krajobrazu? Tam, gdzie jest jakaś antyczna ruina. Tam, gdzie jest jakaś świątynia. Świątynie towarzyszyły nam od wielu wieków, przynajmniej mówię o Europie oczywiście. Czy bardzo stare drzewa. Te trzy sytuacje możemy obserwować na obrazach na przykład, nie tylko współczesnych, ale ponad 100-letnich, ponad 200, ponad 300, ponad 400-letnich i widzimy, że mało się w nich zmienia. Na obrazach Wyczółkowskiego czy Malczewskiego, którzy zachwycali się też dębami, między innymi tutejszymi rogalińskimi, można to zaobserwować. Zachwycali się nimi też Raczyńscy, którzy tutaj nieopodal założyli jeden z najpiękniejszych w Polsce
pałaców wraz właśnie z parkiem, założeniem parkowo-pałacowym, na którego terenie też znajdują się bardzo stare dęby. Ale polecamy Wam też tutaj na te Łęgi Nadwarciańskie sobie skoczyć. I my chyba tutaj, słuchajcie, wrócimy na zachód słońca. A teraz udamy się do rzeczonego pałacu. Tymi słowami nie nawijałem Wam makaronu na uszy. Mówiłem prawdę. Dęby Lech, Czech i Rus stoją tu od kilkuset lat. A malarstwo sprzed kilkudziesięciu oraz stu kilkudziesięciu lat prezentowane w przypałacowej galerii jest na to doskonałym dowodem. Swoją drogą imponująca kolekcja. No więc do sedna. Kolekcja przy Pałacu Raczyńskich w Rogalinie. Szkoda mówić, ale cóż to za fantastyczna budowla. Ród Raczyńskich herbu Nałęcz jest rodem niezwykle zasłużonym i dla Wielkopolski, i dla Polski. Nie chodzi tylko o kolekcjonowanie i wspieranie sztuki. Edward Bernard Raczyński był prezydentem RP na uchodźstwie. Senior rodu Edward Aleksander Raczyński pochowany został w rodzinnym grobowcu pod kościołem w Rogalinie, wzorowanym na antycznej świątyni. Spacerując po wnętrzach pałacu zbudowanego na francuską modrę Entrecour-en-Jardin, słuchamy oszczędnej, ale konkretnej lekcji o barokowej budowli. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy widzowie podzielają nasze fascynacje dworami i pałacami, zwłaszcza z uwagi na niuanse historyczne wielu rodów. Jednakże architektura i dziedzictwo powinno zostać czymś co najmniej neutralnym. Obiekt zwiedzała na przykład z nami kameralna grupa z Francji i byli wprost zachwyceni. Wędrując po pałacowych wnętrzach mamy okazję usłyszeć historię rodu Raczyńskich. Jeden fragment tej historii jest szczególnie chwytliwy, który mógłby się bez problemu nadawać na powieść albo na serial w stylu Downton Abbey. To historia miłości Edwarda Raczyńskiego i Róży z Potockich, dwa wielkie rody i dwie osoby, które darzyły siebie ogromną miłością. No nie dane im było się połączyć, zostali przeznaczeni, obydwoje zresztą, na małżeństwa i wrzenili się do rodu Krasińskich, kolejny słynny ród. I dopiero kiedy współmałżonkowie zarówno Róży, jak i Edwarda odeszli z tego świata, ci mogli zrealizować swoje plany na wspólne, szczęśliwe bardzo życie. A to już pałac, czy też zamek w Kurniku. Kolejna perła oddalona zaledwie 15 minut od Rogalina. Gniazdo rodu Górków i Działyńskich. Na obrazie widzimy Tytusa Działyńskiego, który sporo działał, podobnie jak Teofila Działyńska. Czego efektem jest ta, jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Wielkopolski. O, jest i nasza Klaudyna. Tak jak Wam wcześniej obiecywałem. Jest też, aż prosi się, aby powiedzieć, że Wielkopolska Alhambra, ale z pozdrowieniem dla niektórych nazwijmy po prostu Salą Mauretańską. Wokół Górnickiego Zamku rozciąga się imponujących rozmiarów ogród botaniczny czy też arboretum, pamiętające, a jakże wiek XIX. I tu też pozwoliliśmy sobie nagrać ujęcia do kolejnej reklamy naszej książki. Jeśli jeszcze nie macie jej, a czujecie, że macie podobną wrażliwość na odkrywanie piękna naszego kraju i macie ochotę wesprzeć też naszą działalność, no to po prostu serdecznie zapraszamy. Bez dwóch zdań wychodzi na to, że podczas tej podróży uprawiamy arboreting. Co drugi odcinek odwiedzamy jakieś arboretum. Wychodzi na to, że w odcinku 7 też jakieś trzeba będzie znaleźć.
Wydawać by się mogło, że ziemie te nie wydadzą nikogo słynniejszego niż ród Raczyńskich, a tutaj proszę, w XX wieku pojawiła się ona, nasza noblistka Wisława Szymborska, która urodziła się w niedalekim Bninie, który dzisiaj jest włączony do Kurnika. A dzisiaj właśnie tutaj my sobie siedzimy przy ławeczce Wisławy Szymborskiej, a za chwilę pójdziemy alejką imienia Wisławy Szymborskiej do największego zabytku i najpopularniejszej atrakcji tego miejsca, Kurnika. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, dlaczego tutaj ta łąka ma tak dziwny, łukowaty kształt. A to dlatego właśnie, że kiedyś płynęła tutaj rzeka. A to może zobaczycie tylko na Google Maps fragment Starorzecza, który już jest częścią tak zwanej terasy zalewowej. Ale nie tu postanowiliśmy spędzić zachód słońca. Coś nas wołało z oddali. Wróćcie! Sprawniejsze oko dostrzeże sylwetkę czapli na dębie. Drugie oko zawiesić można na słońcu, które rozżarzone niczym węgielek w ognisku zmienia swoje ogniste odcienie wraz z upływem czasu. Już niebawem godzina 9 wieczorem. Chyba nawet komary zachłysnęły się pięknem tej chwili, nie bez przesady, jednej z najpiękniejszych podczas całej naszej podróży. Tylko my, kormorany, żurawie, czaple, te magiczne, niezwykłe sylwetki śpiących snem wiecznym dębów i niezwykły niemy taniec słońca zachodzącego nad morenowymi wzgórzami, którymi wędrowaliśmy wcześniej. Wielkopolska, jakiej być może nie znacie. Kawa na potem, na drogę i w drogę. Jesteśmy już na kolejnej wieży z widokiem na Poznań. Ktoś poznaje? Jesteśmy na terenie dawnej cegielni. To się nazywa szachty. A co ciekawe, u nas na Śląsku też są szachty. I to są najprawdopodobniej takie zalewiska powstałe po dawnej działalności przemysłowej. Na przykład koło mojego domu był Anna Szacht. Mówiło się, idziemy na Anna. Szachty tutaj to, dokładnie rzecz biorąc, glinianki. A o tym, co można było z tutejszej gliny zrobić, świadczy m.in. pokazowy, niejako reklamowy dom, całkiem klimatyczna do dzisiaj, kamienica Kindlera w środku lasu. I od teraz będziemy zahaczać dla Was o kolejne fragmenty Poznania. Zielone i niekoniecznie w centrum, bo o tym zbieraliśmy materiały w międzyczasie do artykułu. Więc teraz na północ od centrum, jedno z ulubionych miejsc wypoczynku poznaniaków. Oni naprawdę czasem wypoczywają. Dlatego, że znajdujemy się w parku. Park, atrakcja? Owszem, ten park znajduje się na terenie dawnego fortu, Fort Winiary bodaj, więc jest taki wyniesiony troszeczkę ponad miasto. Jest wpisany do listy pomników historii, gdyż mnóstwo pamiątek z militariami również tutaj jest. Już nie mówię o cmentarzu, w tym przypadku też żołnierzy radzieckich, ale jest też muzeum, jest też mnóstwo sztuki, zwłaszcza plenerowej. Bardzo nas interesuje m.in. Magdalena Abakanowicz, także można wypełnić cały dzień w tym miejscu. Jest też, jesteśmy oczywiście nomen omen pod dębem, 2-3 stopnie na pewno chłodniej niż w gorącym obecnie mieście. I rzadko to robimy, ale muszę przeczytać, bo na Wikipedii znalazłem. Jest to rzadkie siedlisko mrowiszczaka Mrówkomirka i wątlika Harlaja. Czy to po poznańsku? Jeszcze a propos militariów. Jak ktoś lubi, nie wiem, czy są tacy ludzie, taki miks
miłośnicy przyrody i militariów, to w Poznaniu powinni być zadowoleni, bo tutaj właśnie forty są nawet w obszarze Natura 2000 i zobaczmy jeden z takich fortów. Gdzie teraz jesteś? Jesteśmy na terenie Fortu Pięcia, elementu składowego Twierdzy Poznań i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut przyjdzie Pani podstawową szkołę wojskową i zobaczymy, czy jest Pani dobrym materiałem na żołnierza. Dziękuję bardzo, bardzo ciężki. W forcie tym, znajdującym się również na północy, spotykamy się z historykiem, pasjonatem i przede wszystkim opiekunem tego miejsca. Pytam, w czym akurat ta twierdza jest tak wyjątkowa? Poznań jako twierdza wyróżnia to, że można przyjechać i zobaczyć praktycznie pełen przekój fortyfikacji ostatnich 12 wieków. Zaczynając od wałów piastowskich z IX-X wieku, poprzez późniejsze fortyfikacje średniowieczne, umocnienia nowożytne i później całą gigantyczną, rozbudowaną wielokrotnie twierdzę pruską Festung Posen. W każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 12 i 15 wystarczy przyjść na ten fort. To jest fort przy ulicy Lechickiej 59A w Poznaniu. Przyjść w godnych butach i z zapasem dobrego humoru. I bez umawiania się wystarczy powiedzieć o tej godzinie i przewodnik w mundurze pruskim, takim jak ja, z tą różnicą, że ja już ze względu na warunki atmosferyczne kurtki nie założyłem. Ale żeby każdy zwiedzający wiedział, zawsze jest czas macanta na tarasie. Można dotknąć to mundurowanie, wiedzieć w jakich strasznych warunkach ci żołnierze w XIX wieku musieli funkcjonować. I można w ciągu kolejnej godziny, półtorej godziny zobaczyć między innymi tę część plenerową, to jest nas na forcie. Na miejscu będąc może utrzymać dodatkowe informacje, jeśli chodzi o dostępność innych obiektów. Niektóre obiekty są dostępne cyklicznie, niektóre obiekty są sporadycznie. Każdy ostatni weekend sierpnia w Poznaniu odbywa się Wielkie Święto Fortyfikacji, ono jest nie dni Twierdzy Poznań. Wtedy też najwięcej obiektów w tym samym czasie jest otwartych, najwięcej atrakcji. Serdecznie Państwa zapraszam, żeby w tym terminie przyjechać do Poznania. No to teraz zachód miasta. Tu wybraliśmy ogród botaniczny. Pamiętamy go, jak mijaliśmy w drodze na lotnisko chyba 2 albo 3 razy, bo tyle razy lecieliśmy kiedyś gdzieś z Poznania. Dodatkowo mała rzecz, a cieszy, ale gratulacje. Ogród botaniczny dostępny jest za darmo. A, tutaj też sobie nagraliśmy ujęcia z książką, a co? A już teraz, na koniec dnia, zapraszamy Was na relację z miejsca, które jest świeżą atrakcją na przyrodniczej mapie Poznania. Z miejsca, którego być może jeszcze nie posmakowali mieszkańcy Poznania. Z miejsca, które idealnie pasuje do tematu przewodniego dzisiejszego odcinka. Chociaż słuchaj, Aniu, coś mało dębów. Mało dębów, ale być może zobaczymy więcej z góry, bo idziemy na... Położoną teraz dla odmiany we wschodniej części ścieżkę w koronach drzew w Dolinie Szklarki. Takie miejsca zazwyczaj nie kojarzą nam się z miastami, prawda? Cóż można powiedzieć? Cieszy coś takiego w mieście, oby jak najwięcej takich inwestycji. No, niestety nie każde miasto ma doliny polodowcowe, w tym przypadku dolinka rzeki Szklarki, gdzie łatwo można takie coś wykonać, prawda? Bo jednak trochę urozmaicenia terenu jest potrzebne. A taki piękny dzień skończyć można, czy też wręcz należy, rzut kamieniem stąd na Malcie. I nie chodzi o tanie loty z lotniska Ławica, tylko o jezioro Malta. Rzecz, której absolutnie zazdrościmy Poznaniowi. Ogromne, z potencjałem, romantyczne, fotogeniczne. No i dość blisko centrum. Moglibyśmy na tym skończyć odcinek, ale dziesiątki ludzi na naszym Instagramie, chyba żeście się umówili, sugerowały, byśmy odwiedzili i umieścili w odcinku następne miejsce. Sprawdziliśmy, było nam bardzo po drodze, jadąc na północ, więc myślimy, okej, czemu nie? Kosmiczny. I takim jest bez wątpienia rezerwat
przyrody meteoryt Morasco. I co ciekawe, pierwsze fragmenty meteorytów, które tutaj spadły, odkryte zostały przez pruskich żołnierzy, którzy budowali fragmenty fortów na północ od Poznania właśnie, co też łączy się z naszym poprzednim wątkiem w tym filmie. Nie, to nie jest meteoryt. Krótka ścieżka edukacyjna, żółty szlak. Można na Google sprawdzić, zawsze wpisując nazwę miasta, dokąd sięgają jego granice, i faktycznie ten rezerwat znajduje się jeszcze w granicach miasta. Tam dalej już jest poligon Biedrusko, teren zazwyczaj zamknięty. Tutaj są one, czyli kratery po meteorytach. Mamy sierpień, za chwilę będzie środek sierpnia, czyli czas Perseidów. Mówi się, że być może właśnie kilka tysięcy lat temu to Perseidy się zbłąkały na tę ziemię. Natomiast druga, mniej popularna teoria mówi, że z racji tego, że to jest teren polodowcowy, że lądolód po prostu przygnał gdzieś z północy, może ze współczesnej Skandynawii, resztki meteorytów. Niemniej zostały one tutaj odkryte i część z nich można oglądać na Uniwersytecie Przyrodniczym, Wydziale Nauk Ziemi, przepraszam, w geografii, no. Zobaczmy je. Dobrze, to by było na tyle tej wielkopolskiej opowieści, tej... To by było na tyle, jeśli chodzi o Poznań, jego zielone okolice, albo o zielone okolice i Poznań. Słuchajcie, przypominamy tradycyjnie, już jeśli oglądacie oczywiście ten odcinek latem 2021 roku, o konkursie naszego partnera, partnera całej serii Mokate, wakacyjnym do wygrania gadżety, nasze książki, smartfon. A propos naszych książek, to... Jeszcze pachnie. Jeszcze pachnie, słuchajcie, jeszcze jest do kupienia, link pod filmem lub po prostu do zapamiętania podróżujbliżej.pl. Bardzo dziękujemy Poznańskiej Organizacji Turystycznej za wsparcie tego odcinka akurat i za fajny prezent, różne opowieści o poznańskich osiedlach. Będzie fajnie. No i cóż. To wszystko, naprawdę. My jedziemy dalej, jedziemy na północ, a właściwie na północny zachód, żeby stamtąd przygotowywać dla Was kolejny odcinek z serii Polska. Polska na szagę! Mamy nadzieję, że zaimponowaliśmy mieszkańcom Poznania, a tak poza tym to pamiętajcie o łapkach w górę, miłych komentarzach. Walczymy o dobre algorytmy dla filmów Motyli. Do zobaczenia w numerze 6. Tak. A w nim między innymi takie cuda. Nie, nie pomyliliśmy się, naprawdę. Pojechaliśmy na północ, nie na południe Polski. Prosta droga w lesie potrafi się dłużyć, ale... Już słyszymy cel.